Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czem prędzej się wybierajcie do Betlejem. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat 12, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli jego rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. Gdy go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając go. Dopiero po 3 dniach odnaleźli go w świątyni, gdy siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemu nam to uczyniłeś? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im poddany. A matka jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Bardzo piękne słowo na święto świętej rodziny, które ma być i chce być słowem dla nas, tak jak to małe dziecko, jak pamiętacie, pasterzom się ukazali aniołowie i mówią, że narodził się Zbawiciel, a znakiem będzie to małe dziecko, które odnajdą. Nie? To jest ten znak tej kruchości, tej małości dziecka, które przychodzi. Bóg przychodzi w tej słabości do nas, kochając nas, żebyśmy się nie musieli go bać. Dlatego aniołowie mówili: nie lękajcie się, przychodzi Zbawiciel, ale nie lękajcie się. Tak samo to dla naszych rodzin, dla naszych małżeństw dzisiaj przychodzi to święto świętej rodziny jako pomoc, jako znak. I rzeczywiście Ewangelia jest niesamowita, pokazuje, że ta święta rodzina nie jest święta dlatego, że nic się nie działo nadzwyczajnego, że wszystko było elegancko, że nigdy im się nic nie wydarzyło, nie wiem, takiego trudnego. Nieprawda. Zgubili dziecko, no pomyślcie, jako małżeństwo. Jesteście gdzieś, 12-letni, po 3 dniach zauważyli, że go nie ma. To nie jest normalne, co? Czy normalne? Nie? Rozumiecie? W sensie, że to niesamowita rzecz, że Słowo Boga jest niesamowite i przychodzi dzisiaj z pomocą nam, do naszych małżeństw, do naszych rodzin. Są różne sytuacje, się zdarzają. Jesteśmy wezwani, żeby być świętą rodziną. Nie dlatego, że zawsze wszystko mamy zapięte na ostatni guzik, że nigdy nam się nadzwyczajnego nic nie dzieje, że nigdy nie popełniamy błędów, nigdy nie ma sytuacji, nie wiem, jakichś takich, które nas upokarzają, że nie mamy słabości, że nie mamy problemów. Nie, świętość jest przez to, że Bóg jest pomiędzy nami. Bóg czyni rodzinę świętą. Dla mnie dzisiaj taki, bo nie chcę wchodzić, bo ta Ewangelia jest taka, że można by było mówić i mówić i mówić. Nie będę mówił. Przynajmniej chciałbym tak nie mówić za długo. Jedną rzecz chciałbym powiedzieć, którą dla mnie tą Ewangelię kiedyś otworzył właśnie na święto świętej rodziny arcybiskup Grzegorz Ryś, który zadał takie jedno ciekawe pytanie, które rzeczywiście jest... Bo kiedy odnajdują Chrystusa, który jest w świątyni i matka zadaje mu pytanie, Maryja, czemu nam to uczyniłeś? No oczywiście, że zadaje. Dlaczego? Dlaczego się nie trzymałeś nas? Dlaczego zostałeś?
to on wtedy zadaje, on wtedy odpowiada tak, czy nie wiecie, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca. Ale potem jest powiedziane, że poszedł z nimi, był im poddany. No to jak? Skoro powinien być w tym, co należy do jego Ojca, to powinien zostać w tej świątyni, czy nie? Natomiast idzie z nimi, jest z nimi, jest im poddany, mieszka w Nazarecie. Przez 30 lat praktycznie nic o nim nie słyszymy, nie znamy faktów z tego okresu. Jest po prostu z nimi. Bo ta Ewangelia mówi nam, że z momentem przyjścia Chrystusa nie ma już czasu podzielonego, nie ma już miejsc podzielonych, nie ma miejsc, które należą do Ojca i miejsc, które nie należą do Ojca. Że tą świątynią, w której Bóg mieszka, Ojciec mieszka i można Go doświadczyć, jest nie tylko ten dom, który mamy tutaj, który został zbudowany przez naszych braci wcześniej, żeby mogli tutaj się gromadzić, żeby tutaj mogli się modlić, żeby mogli mieć relacje z Ojcem, móc mówić Ojcze nasz, żeby sprawować sakramenty, żeby karmić je ciałem Chrystusa, żeby doświadczyć przebaczenia grzechów. Że nie tylko ten dom, ale nasze rodziny są miejscem, które należą do Ojca. I to jest ta niesamowita dobra nowina, która przychodzi. Że my jesteśmy tutaj, owszem, żeby móc słuchać tego, co Bóg do nas mówi, że gromadzimy się jako Kościół, jako rodzeństwo, jako rodzina, żeby usiąść do stołu razem z Ojcem, żeby On mógł otwierać nas na siebie, ale także na siebie nawzajem, żeby mógł tworzyć z nas jedną rodzinę poprzez relacje ze sobą, to samo dzieje się i może się stać w naszych domach, że małżeństwo chrześcijańskie jest święte dlatego, że Bóg jest pomiędzy nimi, że istnieje takie powiedzenie, mówimy w teologii, domowy Kościół, prawda? Często to jest poprzez domowy Kościół określany jest konkretny ruch w Kościele, jakim jest są kręgi rodzin. Ale każde małżeństwo chrześcijańskie, każda rodzina chrześcijańska jest takim domowym kościołem. Kościołem, który należy do Ojca. I tam to samo, czego doświadczamy tutaj, doświadcza się, można doświadczać na co dzień. I tak jak tutaj, kiedy gromadzimy się, myślę po pierwsze, to, co jest chyba najważniejsze, jak tutaj wchodzimy, to po lewej i po prawej stronie mamy konfesjonały i na początku każdej liturgii Eucharystii mówimy, uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzesznikami, przychodzimy świadomi naszych porażek, naszych błędów, naszych słabości, to doświadczamy tutaj tego przebaczenia Boga, który nas podnosi, który do nas mówi odwagi, zaczynamy od nowa, który daje tę możliwość nowego początku. Tak samo w naszych rodzinach jest ta możliwość przebaczenia sobie. I myślę, że doświadczyliście tego w swoich małżeństwach, w swoich rodzinach, że nie jesteśmy niepokalanie poczęci. To znaczy, nie jest prawda, że jak w małżeństwie są problemy, to są winne dwie strony, żona i teściowa. Mąż też jest winny, nie? I jeżeli są problemy, to wiemy, że też my wnosimy nasz wkład w powstanie tych problemów, bo nie potrafimy reagować w sposób właściwy. To, co mówił dzisiaj święty Jan, prawda, że to o tym przykazaniu. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Co to znaczy wierzyć w Jego Syna Jezusa Chrystusa? To znaczy wierzyć, że to jest prawda. Ta miłość ukrzyżowana jest prawdą. Że prawdziwa miłość nie polega na tym, że jest miło i przyjemnie, tylko prawdziwa miłość polega na tym, że ja jestem gotowy
przekraczać granice ku drugiemu człowiekowi, który mnie rani swoim zachowaniem, który mówi słowa czasami bardzo trudne, że potrafię widzieć cierpienie drugiego człowieka, a nie tylko kontemplować swoje cierpienie. To znaczy wierzyć. Jeżeli to jest, to potrafimy sobie przebaczać nawzajem, dawać drugiemu odetchnąć. Bo czasami mamy takie wymagania wobec drugiego, żądamy takiej doskonałości, że po prostu nasz dom, lubię to powtarzać, dlatego że to jest prawda, że jeżeli domagamy się takiej doskonałości, domagamy się perfekcji, domagamy się, żeby drugi nigdy nie popełniał błędów, to tworzymy z naszego domu obóz koncentracyjny. Nikt nie ma prawa popełnić błędów, a jak popełnia błędów, to musimy go ukarać. I nasze życie staje się piekłem. Małżeństwo, rodzina staje się piekłem. Małżeństwo chrześcijańskie, rodzina chrześcijańska nie jest oparta o to, że nikt nikomu krzywdy nie robi, bo ranimy się wiele razy w ciągu dnia, świadomie i nieświadomie. Małżeństwo chrześcijańskie, rodzina chrześcijańska oparta jest o przebaczenie. Tak jak i nasza relacja z Panem Bogiem. Kto z nas może powiedzieć, że wobec Pana Boga, że Pan Bóg nie może nam nic zarzucić? To chyba ten, kto jest ślepy, głuchy i głupi. Prawda? I tak samo w małżeństwie. Czyli małżeństwo jest oparte o to przebaczenie, tak jak w relacji do Pana Boga. I tak jak tutaj, kiedy gromadzimy się w tym domu, który należy do Ojca, to przebaczenie jest podstawą, fundamentem naszej relacji, że Bóg nam przebaczył. W jaki sposób? Oddając za nas swoje życie, biorąc grzechy na siebie. Tak samo nasze rodziny, które są miejscem, które należą do Ojca, fundamentem jedności, miłości wzajemnej, pokoju, jest ta miłość, jest to przebaczenie, że jesteśmy gotowi drugiemu dać oddychać. Być biednym, mieć swoje słabe dni, popełniać błędy, bo każda nasza relacja jest oparta o przebaczenie. Następna rzecz, którą tutaj przychodzimy, to jest słuchamy Boga. Nic w Kościele nie czynimy, zanim nie wysłuchamy tego, co Bóg nam ma do powiedzenia. Zanim zaniesiemy do Boga nasze modlitwy, najpierw słuchamy, co On nam mówi. I to jest następna rzecz. W tym domu, który należy do Ojca, i w tym domu, w rodzinie, w małżeństwie, które też należy do Ojca. Że siadamy do stołu i tracimy czas dla siebie, rozmawiając. Nie tylko, kiedy z synem trzeba pójść na wywiadówkę, albo odwieźć go na basen, albo co trzeba zrobić, albo, nie wiem, jakieś takie normalne, zwykłe rzeczy trzeba kupić. Ale rozmawiamy o tym, co się dzieje w nas, czego doświadczamy, jakie trudności mamy, o radościach. Znaczy rozmawiamy w sposób głęboki ze sobą, a nie tylko tak byle jak. Ale żeby to było, to trzeba tracić czas. Tak jak my, kiedy tutaj gromadzimy się, tracimy czas, ale wiemy, że tracąc czas otrzymujemy coś o wiele poważniejszego. I tak samo w rodzinie, kiedy tracimy czas dla siebie, nawet rozmawiając z naszymi współmałżonkami, rozmawiając z dziećmi. Nie wiem, czy wiecie, jakiej muzyki słuchają wasze dzieci na przykład, albo jakie mają zainteresowania. Bardzo często mówimy sobie, a takie głupoty teraz słuchacie, a to absolutnie tego się nie da słuchać. Posłuchaj, strać czas, bądź głupia, bądź głupi, zainteresować się tym, co przeżywa. Jeżeli tego nie ma, to jak nawiąże się relacja, jak dziecko czy współmałżonek mówi, o, nieważne, co ja będę mówił, to tak, zawsze jest głupota, zawsze to jej sprawy są ważniejsze, on ma więcej i po co będę mówił? A potem się dziwimy, że dzieci przestają z nami rozmawiać albo że współmałżonkowie przestają rozmawiać, bo wiedzą, że po co będą mówić, i tak nie mamy ochoty ich słuchać. Następna rzecz, która jest. I następna rzecz tu,
ten ołtarz. Bo to przychodzenie Boga zawsze w tym domu, który należy do Ojca, przychodzenie Boga do nas zawsze odbywa się w pewien konkretny sposób. Kiedy mówi, to jest moje ciało połamane, bierz i jedz. I to jest coś, co jest też bardzo ważne w małżeństwie. To znaczy łoże małżeńskie. Że bez tego dawania siebie drugiemu, bo Chrystus tutaj przychodzi, wydaje się w nasze ręce i pomyślcie, ile razy my sobie lekceważymy Chrystusa. Lekceważymy, bierzemy co nasze, mówimy moja msza święta, nie? Moja msza święta, moje sprawy. Bierzemy, czasami to się wyraża też, w jaki sposób przyjmujemy komunię świętą. Czasami w taki sposób, jak, nie wiem, jak byle jak. Nie traktujemy tego jak skarb, który trzymamy w dłoni. Nie. Pomyślcie, ile razy tak samo dzieje się w małżeństwie, kiedy dochodzi do zbliżenia i też masz wrażenie, że temu drugiemu w ogóle na tobie nie zależy. Jemu zależy tylko na tym, żeby rozładować swoje pragnienie, zaspokoić pragnienie, rozładować napięcie, że traktuje ciebie przedmiotowo. I pomyślcie, ile razy w tych momentach człowiek sobie myśli, nie, że no to w takim razie nie mam już na to ochoty, skoro tak traktuje mnie ta druga strona. Ale czy Bóg kiedyś, kiedy przychodziliśmy do Niego, powiedział nam, nie mam już ochoty, skoro mnie źle przyjmujesz, skoro mnie lekceważysz, skoro Cię nie obchodzę, to nie dam Ci z mojego ciała? Rozumiecie, że ten dom, który należy do Ojca, daje nam światło na to, w jaki sposób możemy stać się świętą rodziną, możemy należeć, nasze domy, nasze rodziny, nasze małżeństwa, mogą też stać się miejscem, które należą do Ojca, gdzie Bóg będzie obecny, gdzie Bóg będzie dawał więź, gdzie Bóg będzie jako ten wszechmogący wkraczał w nasze rzeczywistości. Dzisiaj to słowo jest bardzo piękne. Czy nie wiecie, że muszę być w tym, co należy do mojego Ojca? Oby Pan Bóg dzisiaj pobudził nasze serca, dawał nam to wzajemne przebaczenie, ten oddech, który sobie darujemy, nowy początek każdego dnia, żeby dał nam potargać te wszystkie zapisy dłużne, te wszystkie listy, zeszyty zapisane przewinieniami drugich, żeby dał nam tę łaskę słuchania siebie nawzajem, tracenia czasu, żeby wysłuchać tego drugiego, nawet jeżeli nas to nie interesuje tak po ludzku, ale wiem, że to jest ważne dla tego drugiego, więc jestem gotowy stracić czas. I trzecie, żeby dawać siebie drugiemu, nie patrząc na to, co on z nami zrobi. Święty Paweł ma takie powiedzenie w liście do Efezjan, mówi, że ciało mężczyzny nie należy do mężczyzny, tylko do kobiety. Ciało kobiety nie należy do kobiety, tylko do mężczyzny. To jest to tu. Eucharystia, moje ciało połamane, bierz i jedz. Żeby święta rodzina była świętą. Te trzy rzeczy są fundamentalne. Z wszystkimi znaki danymi sobie, jako Bogu cześć Mu dali, a witając Cię.